Dzień dobry kochani, to ja Lodyneczka. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będą to bukaduchy o książce, która ma dzisiaj swoją premierę, a jest to dla mnie książka zupełnie wyjątkowa, bo jest to książka mojego ulubionego duetu, czyli Lidii Liszewskiej i Roberta Kornackiego. A na dodatek jest to książka, która rozpoczyna ich nową serię. Książka pod tytułem Tylko szeptem. Zostańcie ze mną. Na samym początku, kochani, chciałabym Was bardzo przeprosić, jeżeli słyszycie podmuch wiatru w tle, ale w Londynie od kilku dni generalnie mamy pogodę niczym w piekle i ja w końcu dorobiłam się wiatraka, więc w tle mam włączony wiatrak, pootwierane są wszystkie możliwe okna i próbujemy jakoś przeżyć. Także wybaczcie, jeżeli jest delikatny szum w tle, ale inaczej się nie da. To jest po prostu jedyna szansa na przeżycie. A przechodząc już do sedna. Nasza książka Tylko szeptem. Co tu dużo mówić? Po raz kolejny mnie ta książka chwyciła za serce, po raz kolejny mnie zachwyciła przede wszystkim swoją dojrzałością i ja tę książkę przede wszystkim dojrzałym czytelnikom polecam i tym wszystkim, którzy właśnie dojrzałych emocji i dojrzałych decyzji w tej książce szukają. I nie tylko w tej książce, ale generalnie w literaturze. I o czym jest ta historia? Przede wszystkim, jak to Lidia i Robert mają w zwyczaju, mamy tutaj historię obyczajową, ale z miłością w tle. Znowu mamy tutaj spotkanie nieprzeciętnej kobiety i bardzo interesującego i może niepokornego mężczyzny. I gdzieś to ich spotkanie prowadzi do miłości. Tym razem rzecz się dzieje nad morzem. Wiecie, fajny moment na premierę tej książki. Od razu z tego co wiem, książka miała mieć premierę dużo wcześniej. Chyba o tej porze roku miał już wychodzić drugi tom, no ale w związku z tym, że mamy wciąż pandemię, autorzy wspólnie z wydawcą zdecydowali o przeniesieniu tejże. I wydaje mi się, że ten sierpień jest właśnie o wiele fajniejszym czasem na premierę właśnie tak treściowo osadzonej książki, bo rzecz się dzieje właśnie nad morzem, w Mechelinku. Teraz czekajcie, żebym nie przekręciła nazwy miejscowości, chyba Mechelinek, czyli gdzieś tam w okolicach Trójmiasta, bardzo malutka miejscowość. Nasza główna bohaterka, Edyta, to już kobieta no, w kwiecie wieku, wiecie, można by było powiedzieć kobieta, która za chwilę zostanie babcią. Jest to pisarka, autorka poczytnych biografii, biografii fabularyzowanych. Dość dobrze radzi sobie finansowo, na tyle dobrze, że stać ją na inwestycje w postaci apartamentu nad morzem, głównie w celach wynajmu, ale też wiecie, kiedy chce sobie uciec nad morze, to właśnie ma ten swój apartament właśnie z widokiem na plażę, tak, na brzeg morski. Jakby zdajemy sobie sprawę, że nie są to tanie inwestycje. I przychodzi ten moment, że ma pisać nową książkę, tym razem zupełnie coś nowego dla niej, bo ma być to po prostu powieść fabularna, totalnie fikcyjna. No i decyduje, że dobrym momentem będzie właśnie uciec nad morze, gdzieś jeszcze przed sezonem. Kobieta, owszem, no ma poukładane to swoje życie, ale ona bardzo młodo owdowiała, gdzieś jej mąż, wiecie, nagle ciężko zachorował, ta jej wielka miłość, wiecie, zakończyła się bardzo tragicznie, no i wiecie, no jak to bywa, tak, wielka miłość przerwana, kobieta dalej postanowiła żyć samotnie, ale jakby nie trwoni od towarzystwa mężczyzn. No i tak samo wyjeżdżając nad to morze, myśli sobie, że w
fajnie by było poznać jakiegoś mężczyznę, tak? No bo jakby samotność nie jest tutaj najlepszym rozwiązaniem. No i mamy też mężczyznę, czyli Jacka. Nasz Jacek to jest po prostu rybak. Rybak, który pracuje na kutrze, można by było sobie pomyśleć, jak to rybak, taki trochę nieokrzesany, taki wiecie, śmierdzący rybką, lubiący sobie strzelić troszeczkę, tak? No i tak mogłoby się wydawać, że taki trochę nasz Jacek jest, ale okazuje się, że nasz Jacek, owszem, on jest takim młodym rybakiem, ale wiecie, to jest wykształcony facet, on jest po wyższej szkole morskiej, on jest nawigatorem. Młodym, bo on tam ma zaledwie chyba 30 i marzy bardziej o rodzinie w tym momencie, ale raczej korzysta z życia. Tutaj gdzieś tam jeden związek mu się w życiu nie udał i raczej teraz korzysta z przygód, tak, z młodymi, gorącymi letniczkami. A wybrał właśnie karierę po ojcu pracą na kutrze, żeby zaopiekować się swoją mamą, zostając właśnie w rodzinnej miejscowości. No i tych dwoje się poznaje troszeczkę przypadkiem, jak to zwykle bywa. Najpierw między nimi może mogłoby się wydawać, że tam nic nie ma prawa się zawiązać, no bo oni może na początku nawet niekoniecznie się polubili, może bardziej z jej strony tam nic sympatii nie zagościła, a jednak ze strony Jacka gdzieś tam coś się zadziało, tak? Bo na pewno zwrócił uwagę na tęże interesującą kobietę, aczkolwiek myślał, że to jest letniczka, a nie właścicielka mieszkania, jego sąsiadka, dokładnie rzecz biorąc. No i wiecie, od słowa do słowa, od wydarzenia do wydarzenia, między nimi zawiązała się jakaś relacja. Okazuje się, że bardzo taka zdecydowana, może niekoniecznie romantyczna relacja, taka wiecie, bardzo właśnie taka relacja typowa między dorosłymi ludźmi, tak? Decydujemy się ze sobą spotykać, wiemy po co się spotykamy, wiemy czego od siebie chcemy i to jest takie fajne w tej literaturze, w tym co piszą właśnie Robert i Lidia, że właśnie oni się nie bawią, wiecie, w takie konwenanse, w takie bla bla bla, kwiatki, nie wiem, kawki, nie wiem, wiecie o co mi chodzi, tak, że tutaj nie ma tej takiej słodyczy, to jest taka trochę kawa na ławę, tak, że no nie wiem, no kiedy bohaterowie mają ochotę iść ze sobą do łóżka, to po prostu idą ze sobą do łóżka, to są dorośli ludzie, ale wiecie, kiedy w książce pojawia się seks, to nie jest to taki seks, że wiecie, przewracamy oczami sobie, myślimy, o Jezu, kolejna scena erotyczna, nie, to jest bardzo smaczne i takie prawdziwe, tak, no bo po prostu to się w życiu dzieje, to są dorośli ludzie i wiecie, i w tej takiej dorosłej, zdecydowanej relacji być może zadzieje się miłość. A jeżeli zadzieje się miłość, to czy będzie to miłość dobrze widziana? Wiecie, to jest taka miłość pomiędzy dwojgiem partnerów z wielką nie, ale z dużą różnicą wieku, gdzie to właśnie partner jest dużo młodszy. A kobieta już jest, wiecie, w tym kwiecie wieku, gdzie ona ma dorosłą córkę, gdzie bardziej myśli o tym, żeby zostać babcią, a tu mamy młodego mężczyznę, który może bardziej by myślał o swoich dzieciach, gdzie jego mama marzy o wnukach. I właśnie, co tam się zadzieje? Powiem wam tyle, to jest dopiero pierwszy tom, jak to Robert i Lidia lubią robić. Będą kolejne tomy. Ta seria będzie się dalej dla nas rozwijała i z bohaterami będziemy mieli okazję zostać na dłużej. W tej książce, od razu wam mówię, co mi się bardzo podoba, pojawia się również wątek LGBT.
Mamy tutaj siostrę głównego bohatera, która właśnie w ten wątek będzie się wpisywała i bardzo się cieszę, bo wydaje mi się, że szczególnie teraz ta wrażliwość i to uwrażliwianie społeczeństwa właśnie na osoby nie heteronormatywne jest bardzo, bardzo potrzebne i bardzo autorom za to dziękuję, że ten wątek się również pojawił. I to nie jest tak, że o, mamy tutaj, nie wiem, załóżmy, bo nie pamiętam teraz imienia siostry głównego bohatera, że mamy Zosię, Zosia jest, załóżmy, nie wiem, lesbijką i to tyle. Nie, to jest bardzo fajnie zarysowany charakter, tak? I tutaj jest pokazane jej życie w ogóle. I to jest ekstra, tak? Że jest pokazana ta taka prawda o życiu osób właśnie nieheteronormatywnych, że to są po prostu fajni, ekstra ludzie, tak? A nie ideologia, jak to niektórzy próbują nas przekonać. Ale właśnie nie wchodźmy w politykę teraz, bo nie o to nam chodzi. Co mi się bardzo podoba i o czym należy pamiętać, kiedy sięgacie po lekturę tej książki? Na okładce Magdalena Witkiewicz powiedziała bardzo piękne słowa. Prawdziwe emocje, dojrzałe uczucia, zapach morza i namacalna wręcz pasja. I tak właśnie jest. Zaufajcie Magdzie, kiedy Magda Witkiewicz coś mówi, to tak właśnie jest. Ona wie, co mówi, bo ona się zna. I wiecie, to też o czym świadczy, że debiutancką serię książek Lidii i Roberta polecał Janusz Leon Wiśniewski, a ich drugą serię poleca Magdalena Witkiewicz. Wiecie, oni się znają na swojej robocie. I wiecie, jak oni kogoś polecają, to to musi być dobre. A poza tym z tyłu na okładce pojawia się również przepiękna rzecz, przepiękny cytat. Porywająca opowieść o uczuciach tak niezwykłych, że mówi się o nich tylko szeptem. I właśnie ta książka mówi o takich uczuciach, o takich emocjach, o których mówi się tylko szeptem. Bo wiecie, te najważniejsze i te takie najpiękniejsze uczucia, te najpiękniejsze emocje są tak delikatne i tak subtelne i czasami tak bardzo boimy się je wypowiedzieć na głos, że te słowa o tych emocjach boimy się tak bardzo wypowiedzieć na głos, że tylko szept jest dla nich właściwy. I o tym mówi ta książka, że tylko szeptem te najdelikatniejsze sprawy można wypowiedzieć. I powiem wam jedno, książka się kończy w taki sposób, że aż was... Brakuje mi słowa, ale... zaskoczy to na pewno, ale... Podniesie na duchu. Nie podniesie na duchu. Mama mówi, że podniesie na duchu. Ona jeszcze nie czytała. Zaskoczy i będziecie zadziwieni. Będziecie zadziwieni, jak się na ten moment rozwiązuje sytuacja. Ja bym nie wpadła na taki pomysł i bardzo autorom dziękuję za takie właśnie rozwiązanie tejże sytuacji. A ja chętnie bym sobie poszeptała o tych najważniejszych emocjach. Dziękuję za tę książkę bardzo. Ja wam ją z całego mojego serca polecam, jak i wszystkie poprzednie cztery książki tegoż duetu, bo ja go bardzo cenię i jeszcze raz powtarzam, to jest mój absolutnie ulubiony duet na polskim rynku obyczajowym. Jeżeli film wam się podobał, wiecie co robić, kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku i oczywiście koniecznie zaglądajcie na Instagrama i Facebooka Liszewska i Kornacki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!